z przodu piłki, nie? No tak, ale ja... Dobra, ja prejumpuję cię, dawaj. Ej! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie przetestujemy nowego Forda razem z Bruzem. Witam wszystkich serdecznie. Przy okazji też zagramy ten nowy dodany tryb. Ja już sobie zobaczyłem i tam za dużo nie jest pozmieniane, ale żeby nie było, że nie graliśmy, to też oczywiście to zobaczymy. Plan odcinka jest taki, że na początku może kupimy to auto właściwie. Tutaj też wam powiem, że macie darmowy przedmiot do odebrania. Dlatego polecam. Codziennie są chyba darmowe przedmioty teraz z okazji eventu. A tutaj... Jak chcecie zakupić Forda, klikacie sobie R2, możecie wpisać kod EDEK, za rzadko przypominam, ale czasami trzeba. No i teraz można kupić elegancko Fordzika. Generalnie jest trochę drogi, nawet bardzo drogi. Ile on może kosztować na złotówki? Już zobaczę. Dobra, w Rokecie to wyjdzie jakoś 45 zł chyba za to coś. Jak kupujecie kredyty przypadkiem z jednej pewnej strony albo od innych graczy, to wam wyjdzie to trochę taniej. Ale tak czy siak jest to wysoka cena, także zobaczymy, czy warto. To nie ma domyślnych malowań, ale dziwnie. Wszystko inne można edytować, także o tyle spoko. Nie no, ale długie jest to, w każdym razie. Dobra, to przechodzimy do pierwszego spotkania testować. Dobra, go. Jakie tutaj wezwanie do boju w ogóle było. Nie wiem, czy tu wstawię, bo będzie przester 3000. Dobra, tutaj gramy na mistrza Polski. Generalnie ja i Bruce mamy ponad tygodniową przerwę. Ja na wyjazd, Bruce na rolki. Chyba tak to można określić. Sobie chwilę pojeździliśmy i stwierdziliśmy, że strasznie dziwne jest to auto. No, prawda. No, generalnie prawda tak. Wydaje się takie długie i mnie denerwuje to, Bruza chyba też, że przynajmniej na tych kamerach, co my mamy ustawione, nie widać przodu maski, przez co ciężko po prostu wyczuć piłkę na dachu. No tak nie ma pełnej kontroli. Sam fakt tego, że chcę robić Mastiego albo coś w tym stylu i nie mogę tylko przez to, że nie wiem, piłka nagle mi spada bardziej i bardziej i bardziej, nie mogę jej dogonić, bo w ogóle tego auta nie czuję. I jeżeli to ma w ogóle hitbox okna, no tak jak to teraz na przykład, nie wierzę w to. Tak teraz też chciałem po prostu złapać piłkę na dach, ale trzymałem ją gdzieś na jakiejś części krzywej maski. W ogóle jak to zobaczycie z boku, to ma strasznie pochyłą szybę długą. Nie wiem, jak to w ogóle się odnosi na prawdziwy hitbox. Ale strasznie dziwne jest to auto, także jak ktoś jest tryhardem, to tak po pierwszych chwilach raczej bym odradzał, zważywszy na cenę. To już lepiej Fenka kupić. No, w sensie, no, lepiej Fenka kupić. Fenka to raczej najlepiej spadnych aut kupić. No, tutaj sobie tak potestujemy też ciekawe różne zagrywki, dlatego może to nie wyglądać na najbardziej tryhard gameplay. Chyba, że akurat chodzi o Bruza, to on się tutaj poci. Jak widzimy, perfekcyjny nie, double jump. Mi się podoba, że ty to gadasz i ja próbuję na aerial bump asy polecieć. No, timingowo nie ale ty wiesz, aerial bump to też jest element testowania auta. Patrz, na przykład strzelanie openów jest elementem testowania auta. O, no, i pinchowanie jest elementem... Flipy ma zajebiste, patrz. No, flipy ma dobre. O, my bad. W sensie, to auto może być dobre, jak się je wyczuje, aczkolwiek na pewno nie jest takie... Jakby to powiedzieć, na pewno nie jest instynktowne, że nie skleca, ale w sensie, na pewno jest fajne to, że jest to auto długie. Na dłuższą metę. Jedynie super by było, jakby było lepiej je widać. Na przykład teraz ja byłem przekonany, że sięgnę, to piłkę wybiję ją. To jest taki brak wyczucia w ogóle. O, sorry Edek, sorry. Bruce niestety niszczyciel marzeń. A dobra, na szczęście nagrywałem rozgrzewkową chwilę. Hitboxa i w sensie ja wcześniej miałem po prostu za bardzo z przodu piłkę, nie? No tak, ale ja cały czas ją mam za bardzo. Jak tam powietrzna akrobacja? Nową bryką. Nie obronił. No to na razie nie, no po prostu. W sensie nie jest złe, tylko wnerwia mnie to, że nie widać maski. No, ale teraz słyszycie przez chwilę na maksa dźwięk auta, słyszeliście? Taki? Ciekawy. O, Bruzik tutaj no to wykorzystał. Piękny gol, sorry. Jak widzicie, polecamy, kupujcie to auto. Jeżeli je kupicie, to w takie właśnie bramy będziecie trzaskać. Jak widzicie, doskonały ceiling shot. Nawet nie wmawiaj tego widzom. Nawet tego nie wmawiaj, bo jeszcze stracą ściano. Przecież to tyle kosztuje. Nie no, to był żart, tak szczerze. Jak jesteście fanami Forda, to może... to szybko zmieńcie auto, albo nie wiem. To poczekajcie, aż Mustanga dodadzą, albo coś innego, Forda GT. Uff!
Kto złapał? No kto złapał fejka? Jakiego fejka się? Jak rybka na wędkę, no proszę cię! Nie. Nie musisz komentować akcji, których nie wstawię. Nie trafisz. Co? To jest fardzik, proszę, fardem nie trafić. Lama. Jaki ten fart jest dobry, zobaczcie, jeszcze double touch flick. Na jego sztuczkę go zrobiłem. Podoba mi się to, taka twoja radość, jak zrobił mnie na sztuczkę. Nie działa to. Niestety nie da się załapać piłki do bagażnika. No i okej, w ten sposób niby wygląda hitbox. Ej, aż to sprawdzę, bo to jest niesamowite. Jeżeli to serio tak bardzo wystaje, to jest bez sensu. Ej, ja pierdzielę. To auto jest... Wystaje mu pół dupy. Przód to też mu, przed mu też wystaje. Nie, no to auto skreśla przez to, żeby nie będzie do wyczucia. Ono wygląda na dłuższe niż rzeczywiście jest. I to tak grubo. Ono serio wygląda na turbo długie, ale w rzeczywistości, no widzicie, to jest taki jakby kwadrat, to jest przedstawiony hitbox tego samochodu. Czyli po prostu prawdziwe pokazanie, jak się zachowuje w grze. Beznadziejnie zrobione. Scam, nie kupujcie tego. Strata pieniążków. Nie, no ale autentycznie. Kurde, czemu to auto tak wystaje? Czemu nie robią personalizowanych hitboxów? To by było okej, tak jak kiedyś. Nie wiem, czemu to usunęli. Bo to auto, jakby to auto rzeczywiście miało takie hitboxy, na jakie wygląda, to by było kozackie, ale fakt, że aż taka duża część auta wystaje poza hitbox, to jest kreśla z miejsca, niestety. Kiedy na Wanuta Malik. Możliwe, że to są ci, jak wy jesteście z Rakietetka, to tutaj pozdrawiam cieplutko zawodników. Oje. Jak nie jesteście, to Edyk was. Jak nie jesteście, to pozdrawiam też tylko mniej. Easy steal. O, z naszego Discorda pozdro. Trafiliśmy widzów na odcinku, oh yeah. Będziesz mógł teraz sobie dać clickbaitowy tytuł. Trafiłem widzów na odcinku. Nowy update? / Ford jest niesamowity? / Ten nowy tryb jest niesamowity? Jeszcze / Widzowie. Trafiłem niesamowitego flika? Jeszcze / Malik Montana moim widzem robi nutkę z Alberto. O. Limit znaków wyczerpie, ale będzie git. Jeszcze z mistrz Polski. Dobra, ja prejumpuję cię. Dawaj. Aż tak gra mnie wydymała. Maski flik na kickoffie. Idealnie działa w tym aucie. Ale spoko się lata nie. Jak ty możesz widzieć w tym plusy, stary? Patrz! No niestety, nie tym razem. Prejumpuję cię. Przesuń się! Patrz! Nie! Nie easy, broń! Easy goal! Proszę państwa, zobaczmy to jeszcze raz. Dobra, dam ci. A, dobra. Daj prawo, jak gada mi kostka. O! To jest najlepszy tryb. I okieneczko! To auto i ten tryb tak do siebie pasują. No, a swoją drogą tutaj chłopaki siedzą na naszym Discordzie, to pewnie przez to na nas trafili. Dlatego zapraszam na Discorda z linku w opisie. Nie, no lew mnie bije! Trzysiek jak w szkole! Tutaj, wiecie, że dlaczego Prus nie chce zrobić Q&A, bo smutne historie by musiał opowiadać. Tuni wszedł! Tuni joined the game! Jaki w ogóle hit? Tuni jest z nami, to jest to! Proszę państwa, i Tuni opuścił, niestety nie chce z nami grać ten użytkownik. Dlatego z tego też względu myślę, że trzeba zakończyć odcinek na tym oto ekranie. Ja jeszcze na koniec chciałbym zaprosić do różnych kanały Bruza oraz na przykład do zostawienia subskrypcji. Co? Jaki bugger? Co? 149? A to wszystko tylko przez to auto, Fordzik. Dobra, to w każdym razie, nie wiem, nie pamiętam, co miałem powiedzieć, elo. Elo. A i Instagram wbijać też, no.